Kościół w kryzysie to kościół, który czuje się słaby. Kościół w kryzysie to kościół, który zapomina, co jest jego mocą. A w kościele moc jedyną, jaką mamy, prawdziwą, autentyczną, to moc Ducha Świętego. Dynamis, który przemienia serca, przemienia świat. Posłuchajmy, o jakiej mocy kościoła mówi święty Paweł. Bądźcie w pełni umocnieni, zgodnie z potęgą Jego chwały, do wszelkiej wytrwałości i cierpliwości. 11 werset 1 rozdziału listu do Kolosan. Można by ten werset przetłumaczyć: wzmocnijcie się, bądźcie mocni, zgodnie z potęgą, z dynamis Jego chwały. To słowo dynamis oznacza moc Ducha Świętego. Paweł w różnych miejscach, w każdym swoim liście mówi o mocy ducha. Mówi o tym, że w duchu jest miłość i mieliśmy to już w 7 wersecie, jeżeli przeczytamy sobie ten list. Mówi o mocy ducha, o miłości ducha. Duch Święty działa w nas i przynosi nam Bożą miłość, przynosi nam doświadczenie Bożej miłości. Jeżeli nie mam tego doświadczenia, jeżeli nie czuję się kochany, nie jestem w stanie iść do przodu. Kościół, który nie doświadcza, nie jest głęboko zanurzony w miłości Ojca, którą przynosi Duch Święty, to jest kościół słaby. To jest kościół, w którym żyje pełno lęku, strachu przed pójściem dalej. Tak jak apostołowie w Wieczerniku, którzy boją się, zamykają się na klucz. Ale tam, gdzie wstępuje Duch Święty, tam, gdzie Duch Święty jest zaproszony, wymodlony, tam odwaga, ta duchowa moc prowadzi nas dalej i głębiej. Paweł nie boi się wyjść i ewangelizować aż po krańce świata. Piotr z Wieczernika wychodzi i potrafi cierpieć już dla Jezusa. Tak i tutaj Paweł zachęca, żebyście mieli wytrwałość, cierpliwość, żebyście mieli odwagę, miłość. Potrzebujecie ducha. Wzmocnijcie się duchem. W 29 wersecie tego pierwszego rozdziału Paweł mówi: trudzę się, by walczyć Jego mocą, która działa we mnie. Paweł tłumaczy, że moc, która jest, którą ma siłę, by ewangelizować, to dynamis pochodzi od Ducha Świętego. To jest siła, dzięki której idzie, ewangelizuje. Dramatem dzisiejszego Kościoła, dlaczego jest w takim potężnym kryzysie Kościół katolicki, jest to, że 90% katolików nigdy nie rozpoznało swoich darów, swoich charyzmatów. Są bierni. Przychodzą do kościoła, ci, którzy wierzą, modlą się, czerpią, ale są bierni. Są przyzwyczajeni do tego, że aktywni to są kapłani, zakonnicy, ewentualnie jakieś wyjątkowe osoby, jak organista kościelny, a oni są bierni. Nie rozpoznali, co Duch Święty w ich sercach złożył. Jak mogą służyć w kościele? Do jakiej ewangelizacji są powołani? Może do ewangelizacji dzieci, młodzieży. Może ktoś jest powołany do ewangelizacji bezdomnych. Może ktoś jest powołany do ewangelizacji przez media, telewizję, radio. Miliony katolików w Polsce, którzy nie rozpoznali swoich charyzmatów, to jest niewykorzystany potencjał. To jest brak mocy z wysoka. I Kościół wtedy jest słaby. Co robimy? Zwijamy się. Czujemy ten napór laicyzacji. Czujemy napór tego, że ten świat jest taki silny i kultura pogańska i ludzie odchodzą od kościoła, tracą wiarę, no i się zamykamy, boimy się, zamiast przyjąć moc z wysoka. Nic się nie zmienia w naszym życiu, jeśli nie ma w nas Ducha Świętego. Nie zmienia się w kościele, ale nie zmienia się też w moim życiu. Ile razy wracasz do starych grzechów? Ile razy spowiadałeś się z tego ciąż samego? A może dlatego, i bardzo często tak jest, że polegasz na sobie, że nie polegasz na mocy ducha, a moc w słabości się doskonali przecież. Zacznij wzywać Ducha Świętego, zacznij Go zapraszać, zacznij prosić, by to On kierował. Przyznaj się przed Nim, że jesteś bezradny, by On był Twoją mocą. Zmieni się Twoje serce. Zaczniesz odkrywać też, do czego Ty jesteś powołany, gdy będziesz miał intymną relację z Duchem Świętym, gdy będziesz z Nim rozmawiał. Ja przez długie lata nie traktowałem Ducha Świętego jak prawdziwej osoby, a przecież to osoba Trójcy Świętej. Nie rozmawiałem z Nim, nie słuchałem Go.
Wierzyłem, że jest, ale to nic nie zmieniało w życiu. Raduj się tym, że On mieszka w Twoim sercu od dnia Chrztu Świętego. I zacznij się modlić, rozmawiać z Nim, słuchać Go każdego dnia. Stawiam Ci wyzwanie na te najbliższe dni. Proś codziennie Ducha Świętego, by był Twoją siłą. Proś, by Cię kierował. Proś, by pokazywał Ci dary i charyzmaty, które masz w sercu. Ufam, że odkryjesz źródło mocy w Nim, strumienie wody żywej, które będą wypływały z Ciebie, z Twojego serca, bo tam mieszka Duch Święty i chce działać z mocą. Niech się tak stanie. Amen.